Cześć! Dzisiaj będzie o drzewach, gałęziach i florze w Turcji, również tej bakteryjnej. Czy wiecie, że przez 3000 lat ludzie Bliskiego Wschodu myli zęby tym? Bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam ten produkt w pobliskim sklepie, dlatego że kiedyś już o nim słyszałam i byłam bardzo ciekawa jego efektów. Jest to mizwak, czyli gałązka drzewa arakowego. Drzewa arakowego co prawda nigdy nie widziałam, natomiast to bardzo popularna roślina występująca nie tylko w Turcji, ale we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu. I tak jak wspomniałam wcześniej, od tysięcy lat ludzie używali gałązek tej rośliny do czyszczenia zębów. Jak tego używamy? Przede wszystkim musimy ten patyk zacząć. Zaczynamy go przez zanurzenie końcówki na kilkadziesiąt sekund w wodzie lub wkładamy go bezpośrednio do ust. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby tu zaraz kupić komentarzy nie było. Trzeba tą końcówkę po prostu zwilżyć. Można ją zwilżyć wodą, można ją zwilżyć śliną. I kiedy jest ona już wilgotna, wtedy należy ją korę wokół tej gałązki usunąć i najlepiej zrobić to zębami. Po usunięciu kory wyłania nam się taka oto szczota, która pod wpływem wilgoci jest nawet całkiem mięciutka. Nie przypomina ona szczoteczki typu miękkiego czy nawet średniego, jest to taki pretty hard, ale trudno by się było spodziewać czegoś kosmatego po drzewie chyba, prawda? I tak oto przygotowaną końcówką tej gałązki czyścimy sobie zęby, po prostu je szczotkując delikatnie. Nie potrzebujemy do tego pasty do zębów, ponieważ ta roślina naturalnie posiada w sobie substancje, które są dobre dla naszych zębów i jest to udowodnione naukowo. A są to mianowicie krzemionka, która ma działanie wybielające, tanina, która jest dobra dla naszych dziąseł, alkaloidy, które działają zabójczo na bakterie oraz inne substancje, na przykład żywice, które tworzą na naszych zębach powłokę, która je chroni. Producenci twierdzą, że żucie tej gałęzi ma także zniwelować głód nikotynowy, nie za sprawą jakichś szczególnych substancji, ale za sprawą tego odruchu, że musimy coś trzymać w ustach lub w ręce. Nie mogę tego niestety sprawdzić, niestety, dlatego że w zeszłym roku rzuciłam palenie. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że coś takiego zastąpiłoby palaczowi papierosa. Ale kto wie, może jest to jakieś remedium na wszystkie bolączki tego świata. I to tyle, co wyczytałam w internecie, a teraz moje odczucia. Przede wszystkim czyszczenie zębów mizwakiem nie wygląda tak jak czyszczenie zębów szczoteczką i pastą. Nie idę do łazienki, nie szoruję zębów przez 2 minuty, po czym idę spać. Zasiadam sobie wieczorem do komputera, czytam wiadomości i przez 10-15 minut żuję końcówkę tego mizwaka oraz próbuję nim szczotkować. Mówię próbuję, dlatego że ta pozycja nie jest do końca tą pozycją, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyszcząc zęby. I nie potrafię się obyć bez poprawienia tego czyszczenia pastą i szczoteczką do zębów, dlatego że nie jestem w stanie dotrzeć we wszystkie zakamarki właśnie tą szczoteczką i te włókienka nie są na tyle cieniutkie, żeby wyczyściły wszystkie przestrzenie między zębami. Druga kwestia, zapach. Ta gałązka śmierdzi. Natomiast zapach ten jest potrzebny do tego, ażebyśmy rozpoznali, kiedy nasz mizwak jest zużyty. Dlatego, że nie jest to tak, że tą szczotą sobie szorujemy zęby i jest to gałązka wiecznej nowości. Kiedy ten specyficzny zapach po kilku razach, po kilku szczotkowaniach ustaje, końcówkę należy odciąć i powtarzamy procedurę od początku, czyli zanurzamy mizwaka w wodzie lub żujemy go w ustach, odgryzamy kawałki kory i mamy zupełnie nową szczoteczkę śmierdzącą tak jak na początku. Jeśli chodzi o efekty, to ja póki co nie zauważyłam żadnej różnicy w odcieniu moich zębów, ale może to wynikać z tego względu, że używam mizwaka dopiero od kilku dni. Przy tego typu produktach chyba należy poczekać trochę więcej na efekty, dlatego nie zrażam się i korzystam z niego dalej. Natomiast to, co zauważyłam, to po czyszczeniu zębów wydają się one bardzo miłe w dotyku. Dobrze, nie dotykam sobie zębów, ale jakkolwiek to brzmi, wiecie o co mi chodzi, przy przesuwaniu po zębach językiem są one bardzo przyjemne, nie ma na nich żadnego osadu, rzeczywiście mizwak sobie dobrze radzi z tymi miejscami, z tymi obszarami, przy dziąsłach, wszędzie tam sobie mogę delikatnie tą szczoteczką dotrzeć.
Ja nie jestem jakąś szczególną fanką produktów ekologicznych, naturalnych, wegańskich, nie jestem wegetarianką. Natomiast jeśli ktoś lubi takie właśnie eko-gadżety, to Mizwak jest niezłą gratką. No i tak sobie jeszcze myślę, że niewątpliwą zaletą jest to, że może być to taka survivalowa szczoteczka, jak to napisała moja koleżanka na Facebooku, czy taki produkt na czarną godzinę, jeśli pod ręką nie mamy szczotki i pasty, to możemy wrzucić do plecaka i się wspomóc w momencie kryzysowym. I wydaje mi się, że sława tego produktu w krajach zachodnich jest przed nim, jest to kwestia czasu, kiedy te patyki będzie można kupić na przykład w Rossmanie. Jeśli zrobiłam drzewu rakowemu reklamy, wiem, że w Polsce w sprzedaży internetowej w niektórych sklepach z produktami ekologicznymi są te mizwaki do dostania. Koszt jest rzędu od 10 do 20 zł w Polsce. Ja kupiłam mizwaka w Turcji za równowartość 5 zł. Może jakiś biznes rozkręcę. I jeszcze jedna rzecz, kilka osób napisało mi w komentarzach pod filmami, że moje zęby są bardzo białe i jak ja to robię. Nie jest to zasługa Mizwaka, ani nie jest to zasługa żadnej pasty, szczoteczki czy zabiegu w gabinecie dentystycznym. Jest to po prostu zasługa lampy, która świeci mi po oczach i kamery. I możecie się o tym sami przekonać, robiąc sobie taką własną mini konstrukcję. Zapalcie sobie lampę w twarz, zróbcie sobie fotki, myślę, że na pewno osiągniecie taki sam efekt, a być może i lepszy od mojego. I to tyle, zapraszam jak zwykle na mojego Facebooka i Instagrama, bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia, cześć!